Hej, z tej strony Kiksunio w nowej serii z Hearts of Iron 4 Multiplayer. Ze mną jest... Z Wilbą. No i tutaj postanowiliśmy sobie zagrać taką... takim sojuszem Włochy plus Rumunia. No i... romański taki. Tak, tak, dokładnie. No w sumie, jakby nie patrzeć, no przecież się mówiło, że Rumunia wzięła się nazwa właśnie od tego, że Rzymianie tam lokalną populację dacką troszeczkę wrycznęli, no i się osiedli i stąd jest Rumunia, ale to już jest takie bardzo... Naciągane. No, bardzo naciągane. No tak czy jak, dobra. No to co robimy? Chyba przygotowujemy się, nie? No tak, tak. Właśnie teraz szkolę armię tą niewyszkoloną, znaczy tych regularnych na zawodowców, czy to poborowi, bo już rezerwiście, bo już dawno nie grałem na polskiej, więc... No jak zwykle gram tutaj na angielskiej wersji językowej, teraz tak, muszę tutaj oczywiście się przygotować do wojny z Etiopią, straszna wojna będzie, o jak to będzie straszna wojna. Miliony zginą. Dokładnie. Nie można lekceważyć Etiopii. Hop. Jakie straszne. Strasznie dawno też nie grałem w Hearts of Iron 4. Teraz jestem trochę strasznie zardzewiały, powiedzmy. Okej, okay, tutaj sobie przydzielę jakiegoś dowódcy. Nie będzie pan Ubaldo Soddu. Ach, stal od ciebie to kupię. Bo mi mam braki. A ty możesz ropa ode mnie kupować za to. Tak, 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 ale ja jestem jeszcze chwilkę, ja jeszcze tutaj nie postawiałem sobie rzeczy, więc to spokojnie. No tak, 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 znaczy wiesz. Ale tak, będę w razie czego kupował ropę od ciebie, bo dzięki temu, no właśnie, będziemy tak, w obiegu będzie taka sama ilość fabryk cywilnych, a nie będziemy wspierać innych ludzi. Teraz pytanie, tak, Army Primacy u mnie najpierw. Teraz tak troszeczkę więcej. No tak, jeszcze muszę pamiętać, że muszę cały czas tutaj tego TeamSpeak'a podtrzymywać, bo jakoś tak zacznę mamrotać do siebie i wtedy ludzie oglądający ciebie nie będą nic wiedzieć. Dobra, teraz tak, co ja będę chciał tutaj budować? Przycisk to rozumiem, no. Już zastanawiam się, to głupie takie utworzenie królewskie, ale dobra. Już też Rumunią trochę niedawno grałem, a i znowu mi wypadło, jak to się powinno. Ale dobra. Ja Rumunią, jak dobrze pamiętam, jak ostatni raz grałem. Czekaj, tylko sobie. Nie, no dominację to się szybko zrobi, tylko potrzebuje ludzi. Tak, ale tak. Institute Royal Dictatorship i potem chyba Revised tak, Constitution, tak. Żeby mieć więcej manpowera. No dobra, dobra, dobra. Tutaj mamy już prawie, że wszystko chyba poustawiane. Tak. Tutaj atak, nie atak. No dobra. No to jestem gotowy na. No, ja bym na razie trójce bym odpalił. A czekaj. Powiedziałem gotowe, a zapomniałem właśnie kupić ropę od ciebie. Gdzie tu jest ta Rumunia? Czekaj, gdzie jest taka Rumunia? Taka flaga podobna do Czadu. No wiem, ale czekaj, zgubiłem Rumunię. Nie wiem, jak to się stało. A no tak, bo to jest królestwo Rumunii. No tak. Więc stąd może wynikać. No dobra. No to ja sobie odpozwolę. Na razie puszczę na trójce, póki jestem jeszcze w trakcie wojny. Ha, nie mogę, tak... nie mogę kupować aż całości ropy, ponieważ inni bardziej... no tak, więc... Już muszę... kupili już ode mnie? No, no bo nie wiem, czy jesteś państwem jak gdyby tam demokratycznym, czy tam unaligned, nie pamiętam. Unaligned chyba, tak. No to w takim razie to po prostu... Nie no, za chwilę pójdę w ten tworzenie ten i pójdę pod powołanie rządu przez sprzyjającego osi. No. Powinno mi dać bonus do już faszyzmu i żelazna gwardia to tym bardziej. No ja to sobie będę powoli atakował, nawet mogę na czwórkę przyspieszyć. No Etiopia to nie jest problem. Bo dojść do stolicy to wystarczy, bo to jest łatwo. Już do tam na południu Somalii nie trzeba pilnować. Maliland. No, ale tutaj powoli będę sobie atakował, będę dzięki temu więcej zdobywał doświadczenia na moich armiach, oddziałach i tym podobnych rzeczach. No tak. No tak, zapomniałem, że mam braki wyposażenia i mam 15 tysięcy sprzętu piechoty braku, ale... No, sytuacja początkowa Rumunii pod względem wyposażenia jest tragiczna.
Dobra. No to sobie powoli tutaj atakuję. W sumie mogę tutaj przynieść jeszcze więcej lotnictwa. Dzięki temu szybciej pójdzie wszystko. A, szanić. Mustafę piątkę. No, na piątkę. No, szaleństwo. Jakby w razie czego coś tam u ciebie było, jakieś problemy nie, właśnie to z tym. Nie, to spowalnia gra właśnie, automatycznie. A, no faktycznie, zauważyłem, to jest system na czwórce. No tak, tak. To jakby ja to mało komu wytrzymuje. No. Ja pamiętam, jak właśnie graliśmy, jak robiłem multiplayer z widzami z Europa Universalis 4 i właśnie tam była sytuacja taka, że od pewnego momentu i musieliśmy praktycznie jechać non-stop na dwójce, bo jak ustawiliśmy tylko trójkę, to od razu ktoś jest tam miesiąc za wami, ktoś jest dwa miesiące za wami, hola, hola, precz, stop. Szalony, gdzie tam trójka. No, niestety trzeba się tak przyzwyczaić. Pronto. Continuate ad avanzare. Nie przewrót króla Michała. Najgorsze, bo mam właśnie tego głupiego króla i już mi zabiera fabryki w ogóle. No tak, to jest też trochę denerwujące w tym, w grze Rumunią, ale no, mogło być gorzej. Wymuszenie abdykacji tyle. Ale jak dasz wymuszenie abdykacji, to chyba stracisz... Na jakiś czas, na rok właściwie, bo to 360 dni. No tak, tak, ale też będziesz miał to, że nie będziesz miał tej cechy strażnik ojczyzny, czyli Sentinel of the Motherland. Nie, strażnika już ojczyzny tracę w wchodzeniu te żelaznej gwardii. Faktycznie. A to jest to nawet... no tak, bo jakbyś poszedł w tą stronę, to byś był teoretycznie demokratyczny. Tam strażnik ojczyzny to już wiadomo, że będę i tak miał dużo ludzi. Zmiana konstytucji. Remilitaryzacja na Drenni. A historyczne włączyłeś czy wyłączyłeś? Włączyłem chyba, jeśli się nie mylę. No to zobaczy się. To wtedy będzie mniej ciekawie, bo zawsze lubię grać na niehistoryczny. Bo wtedy świat jest najciekawszy w ogóle. Ale najlepiej to będzie popatrzeć po Polsce, bo Polska wtedy nie pójdzie w Międzymorze. Ale chyba mi się wydaje, że chyba ustawiłem historycznie, bo chyba automatycznie są ustawione historyczne jakoś tak z przyzwyczajenia, bo ja zawsze właśnie gram na historycznych, więc to... No bo to jest zależne, bo owszem, z jednej strony jest ciekawsze, ale jak zależy też kim grasz, bo czasami granie na historycznych jest, owszem, bardziej przewidywalne, ale często się kończy tak, że na niehistorycznych jest na przykład łatwiej. Jakbyś grał na przykład Austrią, to na niehistorycznych jest łatwiej, bo wtedy niekoniecznie tak szybko pójdą w Anschluss Niemcy, więc to jest... No też, a jednocześnie Węgry mogą do ciebie pójść też paktem rzymskim. No. Zajęcie Etiopii. No, niesamowite zwycięstwo. I oby nie jedyne. Oby. Co mi przypomina, że... O tam. Powinienem zacząć przygotować cel wojenny na Francję. No dobra, okej, to teraz... No tak, bo Francja w sumie nie ma wyposażonych jednostek i ma problemy z tym. A większość tych jednostek jest też gdzieś w Syjamie, to wiadomo. Nim one przypłyną, to... A więc z mojego doświadczenia pod boju Francją, że zazwyczaj kilka czołgów jest gdzieś w Syjamie. No. Ja sobie na razie tylko tutaj oddziały wszystkie przerzucę grzecznie, gdyby nigdy nic właśnie. Co ja w ogóle produkuję? Produkuję tutaj tak, artyleria, trochę mi stali brakuje.
Czy masz stal? Rumunio, Rumunio, powiedz, przecie. Bo kupuję od ciebie stal, więc nie mam. O, mogę kupić całe dwa stali za jedną fabrykę cywilną. Mm-hmm. No to w takim razie... To podbij Francję, to masz tam stal. No, to prawda. Więc wykupmy od Szwecji. O, mam nawet teraz zapasy wyposażenia. Teraz tak, te dywizje piechoty były takie, a nie inne. Dobra. Okej, okay, dobra, czyli pamiętam już teraz, jak szedłem. Będzie teraz logistyka etiopska, potem wysiłek przemysłowy, wysiłek przemysłowy 2 i fortyfikacje tutaj. No, teraz tak, zgromadzić flotę. Ja mam gwarancję na te państwa. Na Grecję, Turcję. Zapomniałem. A, bo to jest ta mała ententa, tak? Tak, tak, mała ententa. Tylko Włoch, nie Włoch, tylko Węgrom właśnie. Żeby nie rozwijały się tam za bardzo. Dokładnie, żeby nie próbowali znowu jakichś dziwnych rzeczy robić. No dobra, tutaj mam tak. Flota. Ha, gdzieś zgubiłem jedną flotę. Gdzie jest ta jedna flota? A, już gdzieś płynie. W Afryce. Nie, już płynie. To zawsze najgorsze tymi państwami kolonialnymi jest tak, że gdzieś masz flotę na drugim końcu świata i o niej zapominasz. No, to prawda. No, ale szczęście jest ta lista. Mhm. Dobra, flota jest zgromadzona. Jeszcze po mobilizacji. O, to nieźle. Bo jest 21 i jeszcze Hiszpania dowala. Ale Franco zazwyczaj wygrywa. Ale gracz nie wyśle tego do... No ja nie będę wysyłał tutaj. Jak Republiki. Mam, jak mam zamierzam walczyć z Francją już za niedługo, to nie będę tak robił. Szkoda mi żołnierzy i sprzętu. Ja nie mogę, bo nie jestem... No, oczywiście. I by do się wysłania. Pewnie zgodził. No i przejść król sobie zrobił. Co ja mam zrobić? Pronto, signore. No, jeszcze królewską fundację przydałoby się zrobić. Jeden slot badawczy byłby dobry. No, to prawda. Tak, tutaj sobie zwiększamy. No dobra, no to tutaj na razie to wszystko idzie, powiedzmy, zgodnie z planem. No i tak, dywizje powoli grzecznie się szkolą. Z brakami tego sprzętu piechoty to. Staram się, ale to wiadomo, początki są takie. A zaś muszę zacząć tak, gdzie mam dywizje pancerne? Zresztą ja wiem, że te dywizje pancerne włoskie to są śmieszne, ale mam trzy, dobra. No, bo to są twoje te elitarne, te czołgi. W sumie ja też mam jednak kilka czołgów. Kilka mam na myśli jedną dywizję, ojeny. No, moje te trzy dywizje pancerne zawierają chyba, tak, po całym jednym batalionie czołgów, więc ogólnie rzecz biorąc, te moje siły pancerne to są, no, delikatnie mówiąc, nie pancerne. Śmieszne. No i mam jeszcze kawalerię w dużym stopniu tam. No, no nawet... kawalerii to też mam. Nawet chyba takie taktyki właśnie Rumunią, że budujesz masę kawalerii i później na piechotę zamieniasz. No też jest jakieś rozwiązanie. Tak słyszałem coś, ale to nie próbowałem tego i nie planuję próbować.
bo to nie na takie sytuacje. Swoją drogą, co do z tego sprzętu piechoty, to fajnie, że robią, że wreszcie jak twoi ludzie będą zabijali wroga, to będą zyskiwać ten sprzęt piechoty. No, tak. Znaczy nie tylko sprzęt piechoty, tylko w ogóle będą... W ogóle, tak. Że tam mogą zdobywać wszystko. No, to prawda. No i dzięki temu już teraz, żeby mieć zdobyć na przykład te T-34, to Niemcy na przykład nie muszą dokonać kompletnego podbicia Związku Radzieckiego. Więc to jest... to fajniejsze. To już większość moja wojsk jest wyszkolona tylko tam. Brakuje im sprzętu, ale to już wiadomo. A, bo ja mam człowieka, który ten powoduje, że mam niektóre rzeczy tańsze. Mam za niektóre za 75 punktów politycznych, a niektóre za 112. No tak, z powodu tego, Karola II. No tak. On ma przywódcę właśnie to... Kamarili. Ja, no tak. A niektóre rzeczy są jeszcze u ciebie tańsze, bo w ogóle bazowo są niektóre rzeczy dla Rumunii tańsze. Tak, właśnie mówię 75. Są te fabryki. Akurat projektanci samochodów i to jest Ford nawet. No, ale to wtedy musisz wziąć ten cel narodowy, związany właśnie z... Tak, zaproszenie brytyjskiej firmy motoryzacyjnej albo amerykańskiej. Albo niemiecki. Czemu? Albo niemiecki. No tak, Opel jest jeszcze. Pronto, signore. Opla. Opa, Gangnam Style. Nie. To Opla powiedziałem, ale dobra. No wiem. Tak. Tutaj trochę poczekam. No jak będę miał 150, to coś wezmę innego. Bo ani faszystowskiego demagoga nie mogę wziąć, dopóki nie wezmę powołanie rządu, a teraz to robię sobie królewską fundację. Albo sobie zaczekam, aż skończę królewską fundację i powołanie faszystowskiego rządu, to też zachowam punkty jeszcze. Też plan jakiś? Tu mi brakuje, stali tego, ale to jeszcze minus jeden to się nie opłaca. Chodź. No, a mi się powoli pierwsze dywizje do obsadzania wybrzeży pokazują. Avanzate! Pronto, signore! Sì, signore! Z Jugosławią jakoś będziemy się musieli podzielić swoją drogą. A ja ci mogę oddać ją całą. Dobra. Jak ja będę miał Francję tutaj, no to co, no to ja będę dobra, się... No. Nie będziesz się pchał w Bałkanach, tak? Dokładnie. Nie, czy mi się komu, co dobrego wyszło z Bałkan? No, jeszcze nic. Dokładnie. Autorkek tak zwany. Chyba z właśnie osiągnięcie za Jugosławię, jak ktoś się tam zrobił, już nie pamiętam. Tak, tylko też nie pamiętam jakie. Chyba bo się włączę wielkie mocarstwa w wojnę. A, no to Jugosławia. No, czyli oczywiście nawiązanie do takiego pięknego wydarzenia. Wycieczki samochodem w 1914. Kierowca nie umiał jeździć i skręcił źle. No, chociaż niektórzy mówią, że to ten. Sam powiedział, żeby pojechać inną ścieżką. Różnie. Dobra, wysiłek. Fortyfikacji gotowe. To zmienię w sumie jeszcze ten pobór w ogóle, żebym miał więcej ludzi, jak mi zniknie ten strażnik tego, ojczyzny. No. Dobra. To prawda. Ile potrzebuję? Chyba 400 tysięcy ludzi, żeby coś sensownego robić w dominacji. A to mam 280, to trochę potrwa. No może też pójdę też
manewry armii tam dostaje za friko jednostki. A, no tak, to tam prawda. I tam dostajesz, dywizja. No, jest też taka jedna sztuczka, taka może nie do końca uczciwa, nazwijmy to. Jeśli byś stworzył na przykład, powiedzmy, template, czyli ten szablon dywizji, który będzie na przykład zawierał 25 jednostek ciężkich czołgów, tam i w pełni wypasioną tam z tymi jednostkami wsparcia, i nazwiesz ją tak samo, jak się nazywa w plikach... ten szablon, czyli tam powiedzmy Royal Guards Division, ten szablon by się nazywał, to w tym momencie gra ci przyzna właśnie tą dywizję, taką właśnie złożoną z 25 ciężkich czołgów i tak dalej, z tego co pamiętam. Aha. Była taka jedna, no inna ładniejsza sztuczka, no ale to w sumie te takie cele dające jednostki, to są tam raptem w paru państwach, więc... No tak. No tylko Rumunię kojarzysz, jeszcze jakieś są? Na pewno Indie miały. Tam mieli tak, Górków, tak. Mieli chyba jeszcze Lwy z pierwszej wojny, czegoś tak to się nazywało. Co jeszcze? Oni mieli chyba dwie albo trzy nawet dywizje. Indie, Australia miała, na pewno Szczury z Tobruku. A to Australia nie grałem jeszcze. A to oni byli. No Rumunia ma tam parę. I nie pamiętam, czy czasem na przykład Węgry nie miały z któregoś celu narodowego też. Chyba, nie wiem. Czekaj. Mi się nie kojarzy, bo często grałem Węgrami pod Austro-Węgry. A, na przykład ten, jeśli weźmiesz Home Defense, potem, czyli tam w manewrach armii, obrona krajowa i tam jest są doktryna dywizji lekkiej piechoty, to tam też dostajesz jednostkę piechoty z 6 batalionami, więc też, no ale to tam... Okej. Okay. A ja to taki niegotowy. Dobra, to ja sobie tylko troszeczkę zwolnię, żeby przydzielić tę dywizję jakoś sensownie. A tu już na wstępie mam zmianę poprawności faszyzmu 35. I anuluję gwarancję. Pronto, signore. Avanzate! 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 Dobra, troszkę się nie wyrobiłem z jednostkami. Ale mimo wszystko... Dobra, zaraz będę ciągnął za spust. Macel. Tutaj dywizje są przydzielone, tutaj w miarę są, tutaj jeszcze mi brakuje. No dobra. I teraz jeszcze szybko powołać lotnictwo. Jest lotnisko. Pakt Antykominternowski. Oczywiście ja sobie przystąpiłem tak na wszelki wypadek. No ja muszę, bo ja mam granicę z takim panem. A, no tak. Ale w całkiem spoko wąsy ma ten pan. Niedługo już faszyści powinni mi wejść właściwie. No i teraz jest czas na wojenkę. No. A jakie chciałbyś odcinki? 25-30 minutowe? A wiesz co? To już ja się znam na ciebie. Jeśli wolisz 25 minutowe, to nie będą 25. 25, no to można teraz tak zakończyć, że była jest wojna akurat. To... O, no, to jest właśnie bardzo dobry moment. Więc... No właśnie. No cóż, to dobry moment, tak. No. Zatrzymuję, więc no właśnie. Już jestem gwardyjską Rumunią, więc... Tak, to już możemy w tym momencie zakończyć. Oczywiście linki do naszych kanałów będą w opisach. No i co mogę powiedzieć więcej? Do zobaczenia w następnych materiałach. Hej! No, hej!